Góra Cisowa leży w Suwalskim Parku Krajobrazowym obok wsi Gulbiniszki. Nazywana suwalską Fujiyamą, wznosi się na wysokość 256 metrów nad poziom morza. Dojść do niej można od parkingu położonego przy szosie do Wirzajn. Po przejściu kilkuset metrów znajdziemy się u podnóża wzniesienia. Żeby wejść na szczyt, musimy pokonać dość strome i długie schody. Ale trud wspinaczki opłaca się. Ze wzgórza roztacza się przepiękny widok niemal na cały Suwalski Park Krajobrazowy. Widać stąd rozległą dolinę rzeki Szeszupy, pokrytą jeziorami, zalesionymi wzgórzami i łąkami. Przy dobrej widoczności można dostrzec kilkanaście jezior. Na północnym zachodzie widać zalesione wzgórza nad jeziorem Hańcza. Od północy kompleks leśny ciągnący się aż do miejscowości Rudka Tartak, a od wschodu panoramę bezleśnych wzgórz morenowych. Nazwa góry pochodzi od ogromnego cisa, który rósł przed wiekami na szczycie wzniesienia. Przed wojną chciano nazwać górę imieniem marszałka Piłsudskiego. Na szczycie znajduje się drewniany krzyż ufundowany przez gminę i parafię Jeleniewo na pamiątkę wizyty na Suwalszczyźnie papieża Jana Pawła II w 1999 roku. Góra Cisowa stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego.